Cześć. Jeśli myślisz, że 400 lat temu przed narodzeniem Chrystusa Budda wynalazł metodę na pozbycie się chorób psychicznych, to to wideo może Cię rozczarować. Niemniej chcę opowiedzieć Wam moją historię, dlaczego i jak poszukiwałem właśnie takiego rozwiązania w przeszłości. Przywitam Was w buddyjskim Gasho i opowiem Wam historię moich poszukiwań, która właśnie jest związana z tytułowym pytaniem. Zaraz po mojej pierwszej psychozie zainteresowałem się medytacją buddyjską. Moja mama jest filozofem i mamy dużo książek w domu i część z nich właśnie traktowała o kulturze wschodu. I ta, która została mi polecona na początku i która mnie zafascynowała, były to trzy filary Zen, napisane przez Philippa Keplon. I w przeciwieństwie do mojej mamy, która te książki chłonęła na płaszczyźnie intelektualnej, ja byłem zainteresowany praktyką. I tak już czytając sam wstęp tej książki, gdzie była objaśniona pozycja do medytacji Zazen, bo to był właśnie rodzaj tej, którą zacząłem uprawiać, bo takie informacje do mnie trafiły i też chyba była najbardziej zgodna z tym, co uważam za medytację. Porównując ją do innych szkół, ta była najbardziej, wydaje mi się, autentyczna. Znalazłem w końcu grupę, z którą praktykowałem. Nawet były dwie, z którymi praktykowałem w moim mieście Wrocławiu. I regularne medytacje odbywały się raz w tygodniu. W końcu skupiłem się na jednej z tych grup. Była to szkoła mistrza Kaizena. Nie ukrywam, robiłem to wszystko nie tylko po to, żeby móc finalnie odstawić leki psychotropowe, ale to cały czas gdzieś było w mojej podświadomości, z tyłu mojej głowy, że dojdę do momentu samodoskonalenia, opanowania swoich myśli i stworzę jakiś taki grunt, na bazie po prostu mojej świadomości, który będzie mi dawał tą moc, siłę do odstawienia leków i opanowania choroby. Po prostu tak powiem, treningiem umysłu. Oczywiście konsultowałem z otoczeniem te moje pragnienie i muszę powiedzieć, że żaden z mistrzów buddyjskich nie namawiał mnie do tego. Wręcz przeciwnie. Dostawałem informację, że zazen nie zastąpi mi psychoterapii i z różnych stron one do mnie dochodziły. Pamiętam taką sytuację, będąc na odosobnieniu, tak zwane session. Była to taka intensywna, dwudniowa medytacja, w której wtedy jeszcze byłem taki onieśmielony moją chorobą, mało kto o tym wiedział, to było dla mnie bardzo wstydliwe. Podszedłem do jednego z mnichów, który był takim opiekunem naszej sangi i pamiętam, że podszedłem do niego w toalecie, bo wydawało mi się to bezpieczne miejsce, gdzie nikt nas nie usłyszy. I to była już noc, byliśmy przed już ostatnimi seriami siedzenia i powiedziałem mu, czy wiesz co, ja biorę takie leki, może z uwagi na to, że medytuję, to może nie powinienem ich dzisiaj brać. I on powiedział, o, skoro bierzesz te leki, to jak najbardziej je weź i nawet odpuść sobie ostatnią sesję medytacji, która i tak już nie była taka obowiązkowa, to było dla tych najbardziej wytrwałych. I pójdź wcześniej spać. Psychiatra, mój lekarz, nie odrzucał medytacji,
tej, którą uprawiałem. Wręcz powiedział, że jest to dobra praktyka, ale jednak zaznaczał, że nigdy nie będzie dla mnie substytutem terapii farmakologicznej. I przestrzegał mnie jedynie przed takimi ekstremami, czyli na przykład głodówkami, czy właśnie zbyt intensywnym medytowaniem całodniowym, takim, żeby mieć w tym umiar i nie zbliżać się do jakichś takich limitów, bo w przypadku mojej zwiększonej wrażliwości to może mieć zgubny skutek. Więc tak, pewnie jak już się domyślacie, historia zakończyła się tak, że w pewnym momencie myślałem, że jestem gotowy. Generalnie zreaktywowałem się po moim kryzysie psychicznym, pierwszym, licealnym. Minęły już bodajże 2 lata. Ja zrzuciłem kilogramy, byłem w dobrej formie. Wszystko się układało, zaczynałem nowe studia, miałem jakieś określone cele, byłem ambitny i zdecydowałem się na próbę odstawienia leków. I co ciekawe, wtedy całe otoczenie zaakceptowało tę decyzję. Nawet moja rodzina była tak, że o, Witek, spróbuj, kto wie, może ta psychoza nie wróci, może to faktycznie była tylko reaktywna, tak samo na psychoza młodzieńcza, to co się na początku stało. I wszyscy mi kibicowali, za wyjątkiem mojego psychiatry, który mimo tego, jak ogłaszałem mu tą decyzję, bo się z nim spotkałem na parę dni po podjęciu tej decyzji, powiedział, że żebym na siebie uważał i bardzo przestrzegł mnie przed różnymi rzeczami, ale zaznaczał, że to jest błędna decyzja, bo jest bardzo spore prawdopodobieństwo, że ta choroba się ponownie objawi i objawiła się, jak już wiecie pewnie, jeśli tam śledziliście w pewnym stopniu moje wcześniejsze nagranie, co jest bardzo interesujące. Naukowcy badali wpływ medytacji na choroby psychiczne i faktycznie wygląda to tak, że nie we wszystkich schorzeniach jest ona zalecana. Zbadano wpływ na takie choroby mojego typu, czyli właśnie te psychotyczne oraz manie. I podobno medytacja w stanie manii, czy też psychozy, jest bardzo mocno niewskazana. Niemniej pamiętajcie, że kiedy ktoś jest w stanie remisji, jest zdrowy, tudzież wręcz jakby jest na przeciwnym biegunie, czyli w stanach depresyjnych, medytacja może być bardzo pomocna i właśnie w stanach apatii, jak i również nerwicy natręstw, praktyka medytacyjna wykazuje pozytywny wpływ na terapeutyczny wpływ na te schorzenia. Teraz chciałem skomentować to takie zjawisko, które teraz jest bardzo powszechne. Popularność medytacji. Śmiało możemy powiedzieć, że jest taki panuje rozkwit idei uważności. Tego, co jest, ja to tak nazywam, po angielsku to jest określane mindfulness. I warto zaznaczyć, że medytacja, która właśnie jest taką rdzenną praktyką uważności, nieco straciła swojego pierwotnego sensu. Mianowicie tym pierwotnym sensem medytacji było pozbycie się samego siebie. To znaczy, według mnie to jest jednoznaczne z oświeceniem. Tudzież w bardziej chrześcijański sposób mówiąc,
podążanie wolą Boga, jak ja to rozumiem. I to, na czym się skupia teraz ten rozkwitający trend, to są praktyczne korzyści, które płyną z medytacji. Jest to bardziej trening mózgu, trening umysłu, jakby metoda na polepszenie siebie, na motywację, na jakieś lepsze osiągi w pracy, w relacjach, czy zwiększenie swojej wydajności w jakiejkolwiek dziedzinie. To warto gdzieś tam mieć w głębi siebie, jeśli się podejmuje taką praktykę, że ta głębia gdzieś tam jest i ona jest tym sercem całej praktyki. Ja nie medytuję obecnie regularnie. Zdarza mi się to od czasu do czasu, kiedy mam na to ochotę i lubię to robić. Nie są to jakieś ekstremalne sesje, zazwyczaj około 20 minut i siadam, skrzyżuję nogi i patrzę się w ścianę. Jednocześnie jest to najprostsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić, a z drugiej strony jest to coś najtrudniejszego, co może robić człowiek, wydaje mi się. O tyle, ile siedzenie się i patrzenie i oddychanie jest dość proste, to faktycznie obserwacja tego źródła, z którego wypływają myśli, jest już wielkim wyzwaniem i w zasadzie to ona wymaga długotrwałego oddania się temu, tej praktyce. Obecnie określam siebie jako chrześcijanina. Wiem, że są niektórzy chrześcijanie, którzy zaprzeczą mojej identyfikacji jako chrześcijanin, bo jest ona dość liberalna. Na pewno powiem o tym więcej w przyszłych filmach. Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że niektórzy chrześcijanie również odrzucają takie praktyki jak medytacja, tudzież jogę. Ja osobiście nie widzę w tym nic złego, bo sam, kiedy podchodzę do tych praktyk teraz jako chrześcijanin, traktuję je jako ćwiczenia i nie otaczam się tym tą całą ideologią religii wschodu, kiedy to robię. I co najbardziej istotne, robię to tak, że jest to w zgodzie z moją wiarą. I moja rada dla tych ludzi, którzy kiedykolwiek czuli fascynację albo wciąż czują i chcieliby spróbować tego typu praktyki, nie mogę nikogo od tego odwieść, wręcz przeciwnie, szczerze zachęcam. Zachęcam do znalezienia grupy, która to robi, która będzie w stanie wprowadzić kogoś do praktyki i zrobić to w sposób, unikając takich podstawowych błędów, które choćby są związane z pozycją, w której się siedzi. A potem też praktyka w grupie bardzo pomaga opanować ten strumień myśli, który ze
zasadzie powinien być wyciszony, czy nawet finalnie zatkany przez naszą wytrwałą praktykę. Też wracając do tej idei korzeni medytacji, która według mnie w zasadzie skupia się, jakby jej istotą jest zjednoczenie z Bogiem. I tak naprawdę najważniejsze powinno być w medytacji nie to, co się dzięki niej zyska, ale paradoksalnie to, co dzięki się niej straci. A jest to ten cały bagaż i iluzja, która miota nami w życiu. Bez wątpienia praktyka medytacji uczyniła mnie, ukształtowała mnie jako człowieka i nie wątpię, że straciłem przez nią dużo zbędnego bagażu i życzę Wam tego, żebyście też ten bagaż z siebie zrzucali. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia.